Myślę, że nie ma takiej osoby dzisiaj na tym miejscu, która od czasu do czasu nie potrzebuje przypomnienia i możemy powiedzieć, że przypomnienia towarzyszą nam każdego dnia. Od błahych terminów, czasami ustawiamy w telefonach, bo chcemy o czymś pamiętać, o czymś, co jest ważne, coś, co musimy zrobić. Ale myślę, że też są takie wydarzenia w kalendarium różnych narodów, również naszego, które przypominają nam o wydarzeniach, które miały miejsce, kluczowych wydarzeniach, które miały miejsce w historii. W każdym kalendarium znajdują się takie szczególne daty. Co roku my Polacy na pewno, nie wiem jak to jest gdzieś indziej, ale na pewno jest to u nas i we wrześniu przypominamy sobie to, co wydarzyło się, rozpoczęło się w 1939 roku, kiedy wspominamy II wojnę światową. I myślę sobie, no tyle lat minęło, po co ciągle jakby to rozgrzebywać, po co ciągle do tego wracać? Ja myślę, że to jest ważne, dlatego że to jest przypomnienie. To jest przypomnienie czegoś, czego nie da się wymazać z kart historii, czegoś, co było ważne, czegoś, co ma nas uchronić i czegoś, co ma nas czegoś nauczyć. Myślę sobie, już dzisiaj mamy takie różne dziwactwa i poglądy, co odnośnie tego, kto rozpoczął, tak? Więc to są pewne dziwactwa. To wyobraźcie sobie tam jeszcze jakieś 50 lat, jakie dziwactwa będą krążyć. Ale właśnie to chodzi o to, żeby przypominać. Żeby mówić o tym, co naprawdę było ważne. I to nie są złe rzeczy, kiedy się o tym mówi. Przypominać tym pokoleniom, które w tym nie uczestniczyły, naszym dzieciom, które tak naprawdę nie mają pojęcia. Ja już nie mam za bardzo pojęcia, tylko tyle, co z lekcji historii, a niewielu już jest ludzi, którzy doświadczyli II wojny światowej. Wydarzenia choćby upadku komunizmu w naszym kraju, wydarzenia lat 89 rok, to wszystko jest jakieś kluczowe i kiedy te daty się pojawiają w kalendarzu, widzimy to w mediach, widzimy to czasami w oflagowaniu naszych ulic. Te wszystkie wydarzenia mają jakieś znaczenie. One mają na celu przypomnieć coś, co było istotne, przypomnieć czasami skąd pochodzimy, skąd się wzięliśmy, kim jesteśmy jako naród. To wszystko jest niesamowicie istotne i myślę, że to nie jest żadna nowość. W Starym Testamencie to tak samo funkcjonowało. Kiedy miało miejsce jakieś ważne wydarzenie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to coś się działo. Czasami powstawał jakiś ołtarz całopalny dla Pana, bo właśnie jakaś tam, jak to się mówi, widzicie, słowo mi uleciało, przymierze jakieś zostało zawarte i powstał jakiś pomnik. Czasami Izraelici kładli kamienie po to, żeby przypominać sobie, nazywali miejsca, a te nazwy miały odnosić się do tego, co Bóg uczynił w danej chwili. I zresztą sam Bóg powiedział, a będziecie uczyć tych wszystkich rzeczy, które ja wam mówię, swoje dzieci, przekazywać je kolejnym pokoleniom. To były tak szczególne rzeczy, że Bóg je też podkreślał w sposób, jakby to powiedzieć, fizyczny. Myślę sobie, to jest ważne, aby kolejne pokolenia pamiętały o tym, co jest istotne. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, jeden wiersz taki przeczytam, powiedział, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. To, co zawarte jest dla Ciebie i dla mnie w Bożym Słowie, zostało, tak jak mówi tu apostoł Paweł, dane nam dla naszego pouczenia, do wyciągnięcia wniosków, dla naszej pociechy, ale też myślę, że wiele z tych rzeczy, o których czytamy w Bożym Słowie, dla naszego ostrzeżenia. I to jest niesamowicie istotne w dzisiejszym zwariowanym świecie, bo potrzebujemy takiej pociechy. Myślę sobie, czasami ja sam, a jeśli ja, to ludzi też nie brakuje, zaczynamy się gubić w tym, co jest prawdą. Zaczynamy gubić się w tym, gdzie jest racja. Słyszymy coraz to nowsze, przeróżne poglądy na temat choćby etyki czy moralności. Czasami zaczynamy gubić się i mówimy, czy to jest prawdą? A może Boże Słowo się już zdeaktualizowało i może my mamy ciasny sposób myślenia? Może trzeba przyjąć jakąś nową myśl, iść z duchem czasu? I nie wiem, czy wy, ja czasami mam taki mętlik w głowie, kiedy te rzeczy się pojawiają, ale to, co mówi apostoł Paweł, te rzeczy, które były w przeszłości, zostały spisane po to, abym ja mógł się uczyć. Po to, abym na nowo mógł dochodzić do tej prawdy, po to, abym na nowo mógł ją odkrywać. I każdy, kto studiuje Boże Słowo, to wie, że czasami jedna ta sama prawda
jest wielokrotnie odkrywana w naszym życiu i ona ciągle na nowo staje się dla nas w pewien sposób świeżą. I dlatego Juda, którego studiujemy od jakiegoś czasu, też kieruje pewne przypomnienie do swoich słuchaczy i mówi: przypominam wam. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, co Juda chciał przypomnieć swoim słuchaczom. I otwórzmy ten list. Będziemy czytać dzisiaj dwa wiersze, trzy wiersze, piąty, szósty i siódmy. List Judy, wiersze 5 do 7. Przeczytam w dwóch tłumaczeniach te wiersze. Pierw w tym, które wy macie, później przeczytam w przekładzie Nowego Przymierza. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary i ognia wiecznego za to. Pozwólcie, że teraz trochę w innym tłumaczeniu. Chcę wam natomiast przypomnieć, wam, którzy już wszystko wiecie, że Pan wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli, również aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania, zatrzymał w wiecznych więzach i w mroku na wielki dzień sądu. To samo stało się z Sodomą i Gomorą oraz położonymi wokół nich miastami, które w podobny sposób nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia. W dzisiejszym świecie mamy do czynienia z taką szerzącą się niemoralnością i myślę, rewolucja seksualna, z którą mamy do czynienia, której ekspansja jest ogromna i ona ciągle się rozwija, wprowadzając ogromny chaos i sprawiając, że ludzie coraz bardziej brną w grzechu, lekceważąc sam grzech i lekceważąc też to, co mówi Boże Słowo. Wiemy i słyszymy co róż o tym, że choćby takie rzeczy jak związki seksualne pozamałżeńskie, to staje się pewnego rodzaju normą. To już nie jest wstyd. To nie jest czymś, przed czym, co ludzie ukrywają, ale wręcz przeciwnie, czym się nawet chełpią i szczycą. Słyszymy o tym i również czasami, i ja słyszę nawet pośród ludzi wierzących nie jeden raz, że no co to za problem, współżycie seksualne przed małżeństwem. Trzeba się wypróbować, no różne argumenty tutaj przychodzą. Wszyscy przekonują nas, że te rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, są dobre. Jeśli coś sprawia ci przyjemność, to jest dobre dla ciebie, masz z tego korzystać i nie ma w tym nic złego. Więc jeśli to jest dla ciebie dobre, to po co cokolwiek zmieniać? Nie osądzaj tego, dla którego to co innego jest dobre. Każdy niech żyje w tolerancji. Ale wiecie, czytając to, co mówi Boże Słowo, to tam jest całkowicie coś innego napisane. Mowa, nowa etyka mówiąca, że to, co jest dobre dla ciebie, jest na miejscu, jest najwłaściwsze, coraz bardziej moim zdaniem się szerzy i również wkrada się do myślenia nas, ludzi wierzących. I myślę sobie, to są rzeczy, z którymi zmagał się naród izraelski, to są rzeczy, z którymi zmagał się Kościół, to są rzeczy, z którymi musi się zmóc dzisiaj Kościół współczesny, a również rzeczy, z którymi prawdopodobnie przyszłe pokolenia również będą musiały się zmagać. Dlatego Juda przypomina nam o pewnych standardach. Dlatego Juda przypomina coś, co dla każdego wierzącego. On mówi, przypominam wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie. Ludziom, dla których tutaj nie może być, że tak powiem, cienia wątpliwości, co jest prawdą. Mówi, dlatego przypominam wam to, co jest najistotniejsze. Coś, co na co nie ma wpływu kultura. Coś, co nie można powiedzieć, że no, zmieniła się kultura, więc musimy zmienić sposób postępowania. Nie. Apostoł Paweł, Juda mówi o rzeczach, które są ponadkulturowe. O rzeczach, które są standardami, które nigdy się nie zmieniają, nie powinny zmienić, a na pewno nikt z nas nie powinien ich zmieniać. Rzeczach, które są pewne i które są prawdą ponadczasową. To nieważne, że to Juda napisał gdzieś w latach 70. A my żyjemy w 2009 roku, więc jak to może być aktualne?
Juda mówi, to jest coś, co jest raz na zawsze przekazane świętym. To jest prawda, którą nikt i nic nie może zmienić. Czytamy tutaj o tym, jak Juda po raz kolejny przypomina Kościołowi, jak Bóg patrzy na nieposłuszeństwo, jak Bóg reaguje na nieposłuszeństwo ludzi, mało tego, jaka jest jego reakcja. I tutaj podaje nam trzy przykłady z historii, które możemy przeczytać w Starym Testamencie i które, myślę, obrazują też Boży stosunek do tego, co również dzisiaj się dzieje, a myślę, że to jest też coś, co my jako ludzie wierzący powinniśmy głęboko wziąć do serca, bo to jest prawda i jeśli ktokolwiek myśli inaczej odnośnie prawdy zapisanej w Bożym Słowie, no to jest zwiedzony, jest po prostu nie w tym miejscu, gdzie być powinien. Pierwszy przykład mówi o ludziach, którzy byli, my ich też tak nazywamy narodem wybranym, byli o ludziach, którzy byli jego częścią, o ludziach, którzy widzieli Bożą moc, ludzi, którzy widzieli Boże prowadzenie, widzieli rozstępujące się morze, widzieli Bożą rękę nad sobą, widzieli Boże cuda, widzieli, jak to morze się zamykało i pochłaniało Egipcjan, widzieli ogromne zwycięstwo, widzieli ogromne zwycięstwa w swoim życiu, tego też, jak Bóg się o nich troszczył, a mimo to oni lekceważyli obietnicę, którą Bóg im dał odnośnie ziemi obiecanej. Jeśli pamiętacie, to czytamy o tym, jak zostaje wysłanych 12 zwiadowców do ziemi Kanaan, i oni wracają, 10 wraca przerażonych, tylko Jozue i Kaleb są przekonani, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą absolutną i że ta ziemia, do której podążali, jest dla nich. Niestety tak to już jest, że tłum nie posłuchał tych dwóch ludzi, ale posłuchał 10 innych, którzy mówili, że to jest nieosiągalne, to jest niemożliwe, że ludzie, którzy tam zamieszkują, to olbrzymi, którym oni nie są w stanie sprostać, których oni nie są w stanie pokonać, więc ta ziemia obiecana, o której mówi Bóg, ona jest po prostu nierealna, ona jest niemożliwa do osiągnięcia. Myślę sobie, jak wielu ludzi dzisiaj w podobny sposób myśli o Bogu. Tak, Panie Boże, my wierzymy, że Ty dajesz zbawienie, my wierzymy, że Ty dajesz wolność, ale w tej kwestii, w tej sprawie mojego życia, w tym problemie, w tym nałogu, to jest nieosiągalne, to jest niemożliwe, żeby cokolwiek mogło się zmienić. Taki zawsze byłem, taki będę i taki umrę. Również ludzie w Kościele. Jak bardzo często poddajemy wątpliwość to, co jest Bożą obietnicą dla nas. Ci ludzie to zrobili. Ich niewiara sprawiła, że żaden z nich nie wszedł do ziemi obiecanej, oprócz Jozuego i Kaleba. Ich dzieci weszły, ale nie oni sami. Gdzie podróż tyle lat, tułania się po pustyni, przeżywania różnych trudnych chwil i tak naprawdę na nic. Dlatego, że okazywali Bogu nieposłuszeństwo. Ale myślę, że to nie jest tylko jeden ich z słabych punktów. W Księdze Liczb czytamy i myślę, że w tym kontekście również Judy, to też to można tutaj spokojnie o tym powiedzieć. W Księdze Liczb w 25 rozdziale, pierwszym wierszu czytamy: gdy Izrael osiadł w Szitim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Bel Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela i Pan rzekł do Mojżesza: zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich: niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy sprzysięgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinehas i syn Elazara, syn Arona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę, przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich,
a tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Bóg bardzo jasno mówił, co jest prawdą. Bóg bardzo wyraźnie mówił, nie będziesz brał sobie żony z obcych plemion, bo one odciągną cię. Bo one sprawią, że będziesz oddawał cześć innym bogom. One, no, uwiodą cię. Odciągną cię od tego, co jest prawdą. Izraelici nie chcieli słuchać. Konsekwencją jest 24 tysiące zabitych ludzi. Ale przecież oni byli narodem wybranym. Oni byli wybrani przez Boga. Przeszli z Egiptu, szli do ziemi obiecanej. To powinna być pewna gwarancja. No jak już zrobili pierwszy krok, to powinni mieć pewną gwarancję, że nic im się już nie stanie. Grzechy Izraela były różne, ale Bóg nigdy żadnego z nich nie tolerował tylko dlatego, że to był naród wybrany. Bóg nigdy nie będzie tolerował grzechu w moim życiu tylko dlatego, że kiedyś wyznałem go Panem. To jest niemożliwe. U Niego nie ma chwilowego zaćmienia, więc Jego stosunek do grzechu w moim życiu jest taki sam, jaki był zawsze. Jest oddzieleniem mnie od Niego. To, że wyszli z Egiptu, nie było gwarancją wejścia do ziemi obiecanej. I też jestem przekonany, że to jest informacja, abyśmy byli czujni, ponieważ wszelkie trwanie, wiecie, to nie chodzi o to, że czasami upadamy, bo upadamy. Albo że Słowo mówi sprawiedliwy, choć 7 razy upadnie, jednak się podniesie. To nie chodzi o zwykłe upadki, tu chodzi o trwanie, uporczywe trwanie w nieposłuszeństwie. W grzechu. Możesz być pewny tego, że wcześniej czy później Bóg cię osądzi. Że to jest tylko kwestia czasu. On nie przymyka oka, bo kiedyś bardziej się starałem. A teraz mam słabszy czas. On nie przymyka oka. Oczywiście to nie zmienia Jego miłości do mnie czy do ciebie. On nas kocha. Ale Jego miłość nie oznacza tolerancji dla grzechu w moim życiu. On jest pełen łaski, ale to nie znaczy, że jakakolwiek nieczystość jest w stanie wytrwać, przetrwać w Jego obecności. Czyż On nie kochał Izraelitów? Oczywiście. Myślę, że kochał i kocha. Tu się nic nie zmieniło, ale to nie zmienia faktu, że każdy, kto trwa w nieposłuszeństwie, to jeszcze mnie bardziej utwierdza w tym, że jeśli oni ponieśli tak srogą karę, no, to ja na pewno nie jestem lepszy od nich. Jeśli Bóg ten cudowny naród nie oszczędził, a nie oszczędził, no to co musi dać, musi zmusić mnie do myślenia, jak jest w moim życiu. Autor Listu do Hebrajczyków napisał w 3 rozdziale, 14 wierszu: staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Ufność, jeśli zachowasz ufność, jaką miałeś na początku. Na początku człowiek jest fajnie rozentuzjazmowany Bogiem, taki świeży w tym wszystkim. I idzie do przodu i Biblia jest dla niego odkrywcza, ale z czasem to wszystko zaczyna jakby osiadać. Pojawiają się wątpliwości coraz większe i w różny sposób można sobie z nimi radzić. Czasami sobie radzimy, czasami nie. Ale część tych ludzi odchodzi od Boga. Albo żyje tak, że można powiedzieć, że żyją w zaprzeczeniu do tego, co mówi Boże Słowo. A mamy jasno i wyraźnie napisane: jeśli do końca zachowamy niewzruszenie ufność, tą, którą mieliśmy na początku. Żyjemy w świecie materializmu i ciągle próbuje się nas przekonać, aby nie traktować swojej wiary zbyt poważnie, abyś nie był taki serio, no żebyś trochę wrzucił na luz w swoim życiu. Ciągle ten Bóg, uczciwość, no przecież trzeba coś z życia mieć. Ciągle nas się przekonuje, że Bóg to już nie jest, wiara to już nie jest taka wielka wartość. Przekonuje nas się, że jest,
wiele religii, każdy niech sobie wierzy w co chce, po prostu niech tak będzie, a ty żyj swoją pełnią życia. Wiara to powinna być prywatna sprawa każdego z nas. A na pewno nie powinniśmy jej traktować zbyt serio. Tak uczy dzisiejszy świat materializmu. I myślę, że dzisiaj wielu chrześcijan próbuje co chwilę przesunąć granice. Granice tego, co mówi Boże Słowo. Ale powiem tak, oni chcą ominąć. To jest coś takiego, jak kiedyś Pan Jezus, kiedy miał rozmowę z faryzeuszami, mówi: sprytnie omijacie przykazania. Sprytnie potraficie tak tym wszystkim pożonglować, że wychodzi na wasze i wydaje się, że jest święte. Tak uczy nas ten świat. Ale nikomu z nas, myślę, że się nie uda, znaczy możemy przesunąć pewne nasze granice. Po prostu lekceważyć Boże Słowo. Ale nie jesteśmy w stanie przesunąć Bożych granic, bo one są stałe. Bóg ich nie poszerzy w tym aspekcie. Bóg nie zmieni zdania odnośnie grzechu. On nie zmieni zdania odnośnie tego, co jest grzechem i co grzechem powinno być nazwane. To jest niemożliwe. Myślę sobie, jeśli aniołowie spróbowali przekroczyć te granice, a czytamy o tym, że przekroczyli zakreślone im przez Boga granice, no to i ponieśli srogą karę, to nie jest coś, co jest w stanie minąć mnie, jeśli przekraczam Boże granice w moim życiu. Prawdopodobnie ten fragment jest trudny. Ja nie powiem wam, że wiem. Myślę, że tak może być, ale to też nic pewnego nie jest. I bibliści mają tutaj taki orzech do zgryzienia. No co to było z tymi aniołami? W jaki sposób oni przekroczyli te granice? Niektórzy twierdzą, i też jestem skłonny ku temu, że chodzi tu o synów Bożych, którzy w szóstym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej schodzili z nieba i obcowali z kobietami. I w tamtym czasie synowie Boży to było określenie aniołów. Więc to jest pewna wskazówka, ale ja nie jestem w stanie wam tutaj odpowiedzieć teologiczną rzecz i powiedzieć, bo nikt tego przede mną nie zrobił, a więc ja nie jestem mądrzejszy też od tych wszystkich mądrych ludzi, którzy byli przede mną. To są pewne domysły. Prawdopodobnie tak. I tam czytamy, że później te kobiety porodziły olbrzymów, no i Bóg też mówi, że wielka już jest złość człowieka i tam te wszystkie konsekwencje dalej za tym szły. Nie wiem, w jaki sposób oni przekroczyli. Prawdopodobnie tak. Ale nie to jest istotą. Ważne jest to, że przekroczyli. Ważne jest to, że nie zachowali zakreślonego jasno im przez Boga miejsca, granic, okręgu, w którym mieli się poruszać, w którym mieli służyć. Możemy się domyślać, co i jak zrobili, ale nie to jest istotą. Istotą jest to, że to zrobili i ponieśli srogą karę. Teraz są w miejscu, jak Boże Słowo mówi, ciemnym, gdzie czekają na sąd Boży. Jeśli aniołom nie udało się, to dlaczego czasami żyjemy w przekonaniu, że my możemy? Im się nie udało. A myślę, że no, sprytu mieli więcej od nas. Jednak Bóg ich osądzi. W pewien sposób już osądził, a ten główny sąd jest jeszcze przed nimi. Myślę sobie, że zbyt często człowiek, ludzie są zbyt arogancy, skoro uważamy, że życie w grzechu, przekraczanie Bożych granic ujdzie Bożej uwadze. Ona nigdy nie ujdzie Bożej uwadze. Wielu ludzi dzisiaj żyje w takich grzechach, że czasami ja w ogóle zastanawiam się, przez usta by mi chyba nie przeszło deklarowanie się jako człowieka wierzącego, że jestem człowiekiem wierzącym. Wielu ludzi dzisiaj mówi, ja jestem wierzący. Ale ich owoc to nie jest owoc Ducha Świętego, tylko to jest owoc, to jest drzewo, które ciernie rodzi. Wielu ludzi
w taki sposób jest przekonanych, że przecież oni mi powiedzieli, Jezus jest Panem, więc Boże Słowo mówi, raz zbawiony na zawsze zbawiony. I to jest prawdą. Ja jestem przekonany, że raz zbawiony jest na zawsze zbawiony, jeśli trwasz w Chrystusie. Jeśli nie trwasz w Chrystusie, no to nie bardzo jestem tutaj, no ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, w jaki sposób będziesz zbawiony. W jaki sposób wydasz owoce w swoim życiu. W jaki? Jeśli jesteś odłączony od źródła, po prostu uschniesz. A to, co czytam w Ewangeliach, to wszystko, co suche, co będzie z tym zrobione? Będzie zebrane i spalone. Wielu, Boże Słowo mówi, będzie krzyczało, Panie, Panie, w Twoim imieniu robiliśmy tak wielkie rzeczy, lecz to, co usłyszą w Bożej odpowiedzi, to idźcie precz, nie znam was czyniący nieprawość. Słuchajcie, można robić Boże rzeczy, albo przynajmniej one tak wyglądają, cuda, bo ci ludzie będą krzyczeć, Panie, w Twoim imieniu, przecież nie robiliśmy to w imieniu Allaha, albo jakiegoś tam innego Boga, tylko w Twoim imieniu. To wszystko fajnie, pobożnie wyglądało. A Bóg powie, idźcie precz, ponieważ czyniliście nieprawość. Inaczej, przekroczyliście granice, których nigdy wam przekroczyć nie było wolno. Boże granice są jasno wyznaczone odnośnie moralności, odnośnie etyki, one są jasne. Nie wiem, patrzę na Salomona, człowieka, który tak pięknie zaczął swoje życie. Kiedy przychodzi i modli się i Bóg pyta, co chcesz, żebym ci dał, to nie jeden by pomyślał, fajny pałac i co tam jeszcze można chcieć, ustawić się na całe życie. Ale on mówi, Panie, daj mi po prostu mądrość, żebym prowadził ten lud. I Bóg mu dał tą mądrość, ten ogrom mądrości. Mądrość, która sprawiała w zachwyt wiele innych narodów. Królowa Saby przyjeżdżała, ponieważ musiała zobaczyć tą całą mądrość Salomona, którą on miał. A jak skończył? Skończył jak mądry człowiek? Ja mam nadzieję, że on po tamtej stronie będzie, po właściwej stronie. Ja nie wiem. Czytamy jego przypowieści, jesteśmy zachwyceni tą mądrością, ale mamy też świadomość, jak skończył. A wiecie czemu? Bo spróbował przekroczyć granicę. Konsekwencją był podział królestwa. Konsekwencje ciągną się do dzisiaj. Jedyna to jeszcze łaska Boża, że nie oglądał tego za swojego życia. Po jego śmierci te wszystkie podziały zaczęły się dziać. Straszne. Brał kobiety. Nie pamiętam, nie chcę tutaj przekręcić, ale wiele miał żon, wiele nałożnic. Robił to, co Bóg zakazał. Bóg mówił, nie będziesz sobie brał koni z Egiptu. Salomon miał koni z Egiptu. Przekroczył. I taki człowiek jak on, nad którym szczególnie naprawdę ręka Boża była, również poniósł konsekwencje. Kolejny przykład to Sodoma i Gomora. I z tego, co czytamy w Bożym Słowie, to Sodoma była pięknym miejscem, bogatym w wodę. I myślę, nie bez przyczyny Lot wybrał to miejsce, kiedy doszło do takiego kryzysu pomiędzy nim a Abrahamem. No, nie byli w stanie utrzymać razem swoich rodzin, swojego bydła, wszystkiego tego, co posiadali na jednym skrawku ziemi. I Lot miał wybrać sobie miejsce, do którego pójdzie i on tam będzie pasł. I on zobaczył i w Księdze Rodzaju, 13 rozdziale, 10 wierszu czytamy. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Wiecie, Lot jak to zobaczył, mówił, ła, tu mojemu bydłu nie zabraknie wody. Tu nie zabraknie mojemu bydłu jedzenia. To jest najlepsze miejsce. Czy było to kiedy indziej, o tym możemy, nad tym możemy zastanowić się przy innej okazji. Ja bym powiedział, Sodoma i Gomora
to było takie miejsce dobrobytu. Dla Lota na pewno to było miejsce dobrobytu. Niestety ludzie w głupi sposób korzystali z tego dobrobytu, który został im dany. Czy to niewiele było takich ziem, w których byłoby tyle wody i takie możliwości, a jednak ludzie sobie tego nie cenili. I kiedy dwóch aniołów przyszło do domu Lota, ludzie z miasta chcieli, aby Lot wydał im tych mężów, bo co chcieli? Bo chcieli z nimi współżyć. Faceci chcieli współżyć z facetami. Wiecie, co mówi Bóg? W Księdze Kapłańskiej, 18 rozdziale, 22 wierszu mówi: nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną, jak z kobietą, bo jest to obrzydliwością. Nowy Testament mówi, że zamienili to, co było naturalnym obcowaniem kobiety i mężczyzny, na obcowanie pomiędzy ludźmi tymi samymi płci. Dlatego Bóg wydał ich własnym pożądliwością. To jest coś, czym Bóg się brzydzi. I Sodoma Gomora to było miejsce dobrobytu. Fajne miejsce na rozwój swojej firmy. Ale to było również miejsce, w którym działo się dużo więcej złych rzeczy. Pomyślcie sobie, popatrzmy na dzisiejszy świat. Czy jest inaczej? Mamy pewnego rodzaju dobrobyt. No, nie możemy mówić, że jest jak za komuny, tak? No idziemy do sklepu, tam jest wszystko. Pytanie jest, czy mamy pieniądze, ale jest. Mamy dostęp do rzeczy, o których przodkowie mogli marzyć, albo nawet nie marzyć, bo im przez głowę by nie przeszło internet, takie różne cuda i dziwactwa. Ale zobaczcie również, do czego prowadzi ten dobrobyt w życiu ludzi. Nie szukają Boga, bo już Go nie potrzebują. Rozwiązłość i niemoralność tak się szerzy, że no po prostu człowiek nawet, ja jestem przerażony tym tempem. I ona nie szerzy się tylko na zewnątrz, ale ona również zaczyna się szerzyć w kościele. Dobrobyt źle wykorzystany sprawia, że wylądujesz w grzechu. Ja chciałbym, żebyście przez chwilę zobaczyli fragment reportażu. Pewne sceny nie będziecie ich widzieć, bo ja stwierdziłem tak, jeśli ja nie mogłem, to wy na pewno nie. Ale jest to pewien dokument, który kiedyś oglądałem w internecie i on daje mocno do myślenia. Ja chciałem przez chwilę, żebyście popatrzyli, a za chwilę wrócę i powiem coś więcej. Seba, możesz światło? Jednym z wydarzeń, które wstrząsnęło ostatnio Szwecją, było kazanie zielonoświątkowego pastora Woke Greena. W czasie homilii w kościele potępił on związki homoseksualne, nazywając je grzesznymi. Moje kazanie oparte było na Biblii. Cytowałem dokładnie odnośne fragmenty Pisma Świętego i można powiedzieć, że było to bardziej studium biblijne niż homilia. Przeanalizowałem wszystkie fragmenty na temat homoseksualizmu, które są w Starym Testamencie, a potem w Nowym Testamencie. Tak więc każde twierdzenie było solidnie podbudowane konkretnymi cytatami z Pisma Świętego. Biblia bardzo wyraźnie określa homoseksualizm jako grzech. Biblia nie zstąpiła do nas z nieba. Biblia sama w sobie nie jest objawieniem Bożym. Biblia nie odpowiada na wszystkie nasze pytania, ponieważ pytania, które nurtowały ludzi w czasach, kiedy Biblia została napisana, te pytania nie są naszymi pytaniami. Sąd pierwszej instancji za krytykowanie mniejszości seksualnej skazał pastora Greena na miesiąc więzienia. Sąd drugiej instancji uniewinnił go. Obecnie w jego sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Najwyższym Szwecji. But
Myślę, że lepszą karą byłoby, gdyby sąd zdecydował się wysłać go do obozu koncentracyjnego, w którym byli zamykani geje w czasach hitlerowskich. To nauczyłoby go, jakie są konsekwencje nienawiści do homoseksualistów. What are the consequences of hatred against homosexuals? Then the court now. Sąd uwolnił Uake Greena od zarzutów. Myślę, że to wstyd dla sądu. To niedouczony sąd, który nie rozumie, czym jest zbrodnia nienawiści. Widzimy to w Afryce, widzimy na Bałkanach, widzieliśmy w Polsce, widzieliśmy w Niemczech. To jest pierwszy krok, kiedy chcesz obudzić nienawiść przeciw określonej grupie. Od sierpnia zeszłego roku sześciokrotnie grożono mi śmiercią. Później dostawałem również listy z pogróżkami. Były też anonimowe telefony. Ich autorzy radzili mi, bym się nie wypowiadał na temat homoseksualizmu, bo im się nie podoba, że się tym zajmuję i mogę być za to zamordowany. Dobra, Seba, dzięki. Wiecie, myślę, że to był obraz trochę Sodomy i Gomory. Może bardziej współczesny. Ludzie, którzy mają się za duchowych przedstawicieli, zwiedzeni ludzie, którzy sami są homoseksualistami. Jeśli masz czymś problem, to uznaj, że to nie jest problem. Znajdź usprawiedliwienie i jest okej. Ci argumenty, które tu słyszałem, jak ja to oglądałem pierwszy raz, to mówię, no ja jestem raptus i sobie pomyślałem, dobrze, że gość nie jest w zasięgu mojej ręki. Ale wiecie, takie rzeczy działy się w Sodomie i Gomorze. Takie rzeczy dzieją się w dzisiejszym świecie. Ci, którzy chcą stanąć po stronie prawdy, będą musieli liczyć się z takimi konsekwencjami. Być może my dzisiaj jeszcze w Polsce nie, ale nie wiemy, co przyjdzie za 10 lat. I czy teraz wtedy będzie tak wielu odważnych ludzi, którzy staną jak Juda i powiedzą, że to jest grzechem? I że Bóg go osądzi? Ten pastor powiedział po prostu, że to jest grzechem. On nikogo nie zaatakował. On powiedział, że homoseksualizm jest grzechem i jest grzechem. I ci wszyscy ludzie, którzy tam stoją po stronie tutaj strażnicy prawa tych mniejszości, jakbyście zobaczyli, oni zawsze robią taki klimat, że to oni są ofiarami. Tylko nikt nie mówi o tym, jak prowokują do tego, że ktoś inny jakąś tam rzecz czyni czy mówi. Oni są strasznie sprytni. I również w Polsce, jak patrzę na te różne związki homoseksualistów, to oni bardzo sprytnie potrafią manipulować faktami, tak, że cię przekonają o genetyce, o tych wszystkich rzeczach, na których nie ma żadnych dowodów. Jest dowód, że homoseksualizm nie jest sprawą genu. Nie rodzisz się homoseksualistą. I to mówią badania. Sodoma i Gomora były miejscem, które Bóg osądził. Chciałem przeczytać jeszcze jedną historię, którą też znalazłem na pewnym serwisie Kościoła katolickiego, ale to było ciekawe i to mi pokazuje odwagę, którą trzeba mieć, aby w Stanach Zjednoczonych publicznie pewne rzeczy powiedzieć. To wiecie, to tak samo się siedzi, od razu cię tam biorą, pozywają, o byle co, o to, że się sam polejesz kubkiem kawy, to już cię posądzą, że kawa była gorąca, Więc Stany są takim absurdalnym dla mnie krajem, krajem pełnym absurdów. I ten człowiek, który to pisze, napisał tak. Chciałbym zwrócić uwagę na incydent, który zdarzył się ostatnio podczas wyborów Miss USA. Jeden z jurorów, Perez Hilton, ostentacyjny homoseksualista, zadał pytanie 21-letniej Miss Kalifornii dotyczącej jej opinii na temat legalizacji związków homoseksualnych we wszystkich Stanach USA. Kandydatka odpowiedziała ni mniej, ni więcej tylko: żyjemy w kraju, w którym można wybierać między małżeństwami homoseksualnymi i heteroseksualnymi. Ja jednak wierzę,
że małżeństwo powinno być zawierane między kobietą i mężczyzną. Nie chcę nikogo przez to urazić, po prostu tak zostałam wychowana. Obecnie trwają debaty na forach internetowych, czy bardziej szokująca była odpowiedź, czy fakt, że przez nią Carrie Prejean straciła koronę. Straciła za to, że tak powiedziała. Gdyż, jak sam prowokator uważa, od momentu pytania była liderką. Kolejna szokująca była wypowiedź organizatora konkursu, który poparł stronę jurora, mówiąc: jestem osobiście zasmucony i dotknięty tym, że Miss Kalifornia uważa, iż prawo do małżeństwa przysługuje jedynie kobiecie i mężczyźnie. Jakby tolerancji i wolności słowa było mało, następnego dnia na blogu owego jurora zostały umieszczone obraźliwe, przerobione w pancie zdjęcia opisane najmniej wyszukanymi epitetami. Nie będę tutaj ich cytował. Trzeba jednak podkreślić wyraźnie, że poglądów reprezentowanych przez Hiltona i Lewisa nie podziela większość mieszkańców USA. Carrie Prejean w ciągu kilku godzin stała się bohaterką Amerykanów. Zaraz po emisji programu dostała 1000 wiadomości z poparciem na Facebooku. Mimo tych ataków Carrie Prejean zapewnia, że nie żałuje swojej odpowiedzi. Wiem, że kosztowało mnie to koronę. Powiedziałam jednak to, w co wierzę i co jest prawdziwe. Wpojono mi, żeby nigdy nie iść na kompromis z własnymi przekonaniami, mówiła wczoraj. Myślę, że to pytanie było testem, któremu poddał mnie Bóg. To był test mojego charakteru i mojej wiary. Czuję się jak prawdziwa zwyciężczyni, oświadczyła. Współczesne realia, w których żyjemy. Ale Boże Słowo mówi, że Bóg nigdy nie tolerował i nigdy nie będzie tolerował homoseksualizmu. I chcę tu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo jest druga skrajność. Nie wolno nam z nienawiścią odnosić się do ludzi, którzy mają z tym grzechem problem. I do grzechu zawsze, jako człowiek wierzący, musisz mieć obrzydzenie, ale nie do człowieka. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Są chrześcijanie, którzy pikiety organizują, a ich jedyne słowa to są słowa pełne nienawiści i wysyłania ich wszystkich do diabła. Ja nigdzie nie czytam, że Chrystus dał mi takie zadanie. I ci wszyscy krzykacze, którzy tak naprawdę nic dobrego nie robią, tylko w swojej nienawiści sprawiają to, że zamykają drzwi do tego, żeby ci ludzie mogli usłyszeć naprawdę Ewangelię, która mogłaby ich uwolnić od grzechu, w którym żyją. Myślę sobie, że tak jak alkoholik, narkoman, a może zwykły po prostu człowiek, który nigdy nie poznał Chrystusa, tak samo homoseksualiści potrzebują Chrystusa. Potrzebują Jego przemiany. I oni się nie różnią dla mnie, jeśli chodzi o grzech, od alkoholika. Może dla ciebie się różni, dla mnie nie. Dla mnie grzech to grzech i on oddziela od Boga. I nie wolno mi tutaj dzielić ludzi na lepszych i jakichkolwiek sposób gorszych. Oczywiście i nie wolno nam również pod płaszczykiem współczesnego słowa tolerancja nie mówić o tym, co jest prawdą. O tym, że coś nie jest chorobą, tylko jest grzechem. Tego Bóg w żaden sposób nie popiera i w żaden sposób nie przymruży na niego swojego oka. Apostoł Paweł w liście do Koryntian 6:9 napisał tak: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się. Łudzi się każdy, kto myśli, że może żyć w swoim grzechu i tak będzie zbawiony. Jakoś się prześlizgnie tam na drugą stronę. Boże Słowo mówi, że to tak nie działa. Tam nic nieczystego nie będzie. Boże Słowo to nie mrzonki, ale to księga prawdy
I my, którzy wszystko wiemy, jak mówi Juda, musimy stać na straży tej prawdy. Bo jeśli my tego nie będziemy robić, to te rzeczy zaczną się dziać. Widzieliście, nie wiem, nie nazwałbym ich duchownych, przedstawicieli jakichś kościołów, którzy uwierzyli w kłamstwo, że to, co się dzieje w ich życiu, to jest okej. Jak usłyszałem pierwszy raz tą kobietę, która mówi, że no przecież Biblia to żaden argument nie jest. Co to, Bóg ją dał? No pytanie jest, no to kto ją dał? Że Biblia nie odpowiada na dzisiejsze pytania, na współczesne problemy. A Paweł mówi, że całe słowo jest przez Boga natchnione, tak jest? Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Ono zostało natchnione przez Boga dla nas. Ale jeśli chcesz usprawiedliwić swój grzech, no to na pewno nie będziesz zaglądał do Biblii. Nie będziesz ją traktował serio. Znajdziesz wiele innych argumentów. Ale to, co jest najgorsze, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy, jak tu w tłumaczeniu Nowego Przymierza, seksualne zboczenia, które dzisiaj są gloryfikowane i udaje się, że to jest norma pewna, są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia. I ja wiem, że wielu chrześcijan, jak słyszy wieczny ogień, piekło, a nie macz, jak wielki, miłosierny Bóg mógłby dać wieczny ogień. No, spalił Sodomę i Gomorę. I też był wielkim, miłosiernym Bogiem. Jeśli Boże Słowo mówi, że wieczny ogień jest, to on jest. Czy ty to sobie filozoficznie na to odpowiesz, czy nie, to już jest twoja sprawa. Czy ty w to wierzysz, czy nie, to już jest twoja decyzja. Ale wieczny ogień jest i Bóg przyjdzie i osądzi wszelką niemoralność. Wszelki grzech, wszelkie nieposłuszeństwo. Czy nam się to podoba, czy nie? To jest fakt. To jest prawda. Ja na koniec chciałbym przeczytać 10 wierszy z drugiego listu Piotra, 3 rozdziału. I chciałbym, żebyście się wsłuchali. Myślę, że to jest podsumowanie tego, co wielu ludzi dzisiaj myśli o Bogu i do czego próbują przekonywać również nas. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypomnienie, on też mówi o przypomnieniu, utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Ci przedstawiciele to są ludzie, którzy przychodzą z drwinami, którzy postępują według własnych pożądliwości. I mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie. Jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Dzień Pański przyjdzie. A wiesz, czego chce Bóg od ciebie i ode mnie? Abyśmy żyli w upamiętaniu. Tu jest jasno napisane, on okazuje cierpliwość, być może tobie po raz wtóry w twoim życiu, bo nie chce, abyś zginął. To jest miłosierdzie. To jest jego ogromna miłość do ciebie i do mnie. Ale nie myśl,
że możesz przejść obok tego mimo i być zbawiony. To jest niemożliwe. On czeka na twoje upamiętanie. A jeśli to nie nastąpi, on cię osądzi. Ziemia i to wszystko, co tutaj widzimy, czym ludzie się dzisiaj szczycą, to tak wieża Babel, wiecie. Szczycili się tym, dopóki Bóg im języków nie pomieszał i nie byli w stanie nic zrobić. Ludzie stukali się w głowę, kiedy Noe mówił, że przyjdzie potop. Pff, chłopie, zwariowałeś. Widziałeś deszcz? Bo my nigdy. I sobie myślicie, może ktoś myśli, facet, o czym ty gadasz, mamy XXI wiek. Jaki sąd? Filmów się naoglądałeś? Mamy prawo tak myśleć. Ale ja jestem przekonany, że dzień Bożego Sądu przyjdą. I zarówno Izrael, aniołowie, Sodoma i Gomora są przypomnieniem dla mnie dzisiaj, aby być czujnym. Dzisiaj te wydarzenia są dla mnie przypomnieniem, że Bóg na nic nie przymyka oka. Że On traktuje bardzo poważnie zarówno moje życie, jak i to, kiedy w moim życiu jest grzech. On nie przymyka na to wszystko oka. Jeśli ci ludzie ponieśli konsekwencje, to jeśli ja będę trwał w swoim grzechu, również poniosę te konsekwencje. Amen. Powstańmy.